Kontrola składa się z czterech etapów. Te cztery etapy to: pierwsze, ustalasz normy i metody pomiaru efektywności. Na przykład wyznaczasz sobie, że będzie to 5 umów w ciągu dnia. Ustalasz sobie, jaka ocena z DKJ-u cię satysfakcjonuje, na przykład minimum 70%. Poziomie doręczeń na poziomie 18%, średnia 0,3, czas połączeń 40, czas pracy, jaki oczekujesz, jakiego wymagasz. Czy to zależnie od projektu, ustalasz sobie indywidualne wskaźniki, normy, których będziesz oczekiwać. Te wskaźniki są zwykle znane wcześniej, kiedy przychodzisz na projekt, a czasem niektóre możesz po prostu wymyślić. Etap drugi to jest pomiar efektywności, czyli mierzysz, czy to, co sobie założyłeś w jedynce, jest realizowane. Jak możesz to zrobić? No, chociażby poprzez raport oceny z DKJ-u. Widzisz, czy dany pracownik, dany konsultant osiągnął poziom 70%, czy nie. Masz raport dzienny, w którym mierzysz wyniki twojego zespołu, mierzysz w nich średnią, mierzysz czas pracy, mierzysz czas połączeń. Masz raport szczegółowy, który informuje cię o ilości zrealizowanych umów, bądź braku odpowiedniej realizacji. Masz czas połączeń w systemie, masz spóźnienia. Wszystkie te metody do pomiaru służą ci do tego, żeby sprawdzić, czy ta norma została osiągnięta, czy nie. Przechodzisz do trójki. W trójce jest sprawdzenie, porównanie, a więc porównujesz zmierzone wyniki z celami albo normami poprzednio ustalonymi. Czyli sprawdzasz, czy te dane z dwójki odpowiadają wymaganym danym z jedynki. Jeśli tak, jest ok. Jeśli nie, należy podjąć działania korygujące, czyli czwóreczka. Jakie działania korygujące możesz podjąć? Wszystkie, tak naprawdę, które podejmujesz, czyli rozmowa indywidualna z pracownikiem na temat tego, że nie osiąga założonych norm, wymaganych wskaźników. Coaching, w którym możesz mu pomóc, możesz mu pokazać, w którym miejscu jest dobry, w którym miejscu coś musi poprawić. Odsłuch grupowy. Zbierasz cały zespół do sali i puszczasz mu rozmowy. Rozmowy dobrych konsultantów. Po to, żeby zobaczyli, w jaki sposób można taką rozmowę świetnie przeprowadzić. Wyznaczasz misję ratunkową lub cel zwolnieniowy. Misja ratunkowa, podczas której konsultant dostaje swoją pomoc, dostaje coachingi od ciebie, od trenera i ma za zadanie wyciągnąć odpowiednie wyniki. Kiedy takiej misji nie uda mu się przejść, otrzymuje cel zwolnieniowy. To już jest ostateczna jego szansa na to, żeby się utrzymać na pokładzie. Dostaje tydzień, dwa tygodnie, zależy jak ustalisz i w tym okresie ma za zadanie osiągnąć ten cel, który mu nałożyłeś. To jest cel ostateczny, jeśli go nie zrealizuje, będzie musiał się pożegnać z firmą. Musisz pamiętać, że jeśli nie doprowadzisz procesu kontroli do końca, to zaobserwujesz tylko realizację, zamiast sprawowania kontroli. Będziesz widział, że coś się robi, ale nie będziesz miał nad tym kontroli. Musisz zawsze kłaść nacisk na opracowanie twórczych sposobów doprowadzania do zgodności realizacji z normami. Musisz kłaść nacisk do szukania sposobów, wymyślania pomysłów. W jaki sposób mogę zrealizować plan, który założyłem? Bo jeśli tego nie zrobisz, to zidentyfikujesz tylko przeszłe niepowodzenia. To po miesiącu czasu powiesz sobie, no tak, nie udało nam się, bo zabrakło mi ludzi, bo była słaba baza, bo skrypt był słaby, bo było za gorąco. To będzie identyfikacja przeszłych niepowodzeń, ale to będzie już za późno. Ty masz reagować w momencie, kiedy widzisz, że coś się dzieje nie tak. Kiedy widzisz, że coś się dzieje nie tak, podejmujesz kroki korygujące. I wtedy na koniec miesiąca nie będziesz musiał mieć pretensji do siebie, że nic nie zrobiłeś, że tylko zidentyfikowałeś niepowodzenia. Tylko będziesz miał poczucie, że to ty, że twoja praca doprowadziła do końca i udało się zrealizować ten plan.